ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. 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 W Wielki Piątek, o godzinie, w której umierał Jezus za grzechy całego świata, gromadzimy się wprawdzie w rozproszeniu, ale złączeni ufną modlitwą o Jego miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Tą modlitwą rozpoczynamy także nowy. Jezu najmiłosierniejszy, który przebaczasz nie zważając na nasze, a zwłaszcza na zatwardziałych grzeszników, dla których jedyną nadzieją jest najlitościwsze serce Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie, abyśmy wszyscy wysławiali bezmiar Twojej miłości, teraz i na wieki wieków. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam 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 Tobie. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Kto Ciebie, Boże, rozpojąć może, ten nic nie pragnie, niż szuka. Kto Ciebie, Boże, rozpojąć może, ten nic nie pragnie, niż szuka. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest, który był i który przychodzi, niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. W wieku 33 lat Jezus został pojmany w Ogrodzie Oliwnym, uwięziony, nocą osądzony przez Sanhedryn i skazany na śmierć przez Trybunał Piłata. Wyrok wykonano. Z otwartego serca Jezusowego zrodził się Kościół, czyli wspólnota, która pragnie osiągnąć życie wieczne, idąc po śladach Jezusa. A iść po śladach Jezusa, to znaczy pamiętać o Jego męce i śmierci, to wyznawać wiarę w Jego chwalebne zmartwychwstanie każdego dnia, słowami i czynami. Wzbudźmy, siostry i bracia, intencję, w jakiej chcemy nabożeństwo Drogi Krzyżowej dzisiaj w Wielki Piątek przeżyć. I do naszych intencji dołączmy jeszcze tę, intencje o ustanie epidemii, o siły i zdrowie dla chorych, o hart ducha dla spieszących im z pomocą. Stacja pierwsza. Pan Jezus osądzony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Przesłuchanie się przedłużało. Na jedne pytania prokuratora Jezus odpowiadał, wobec innych milczał.
W ponurym pomruku żądnego krwi tłumu tonęły wypowiadane słowa. Oto człowiek, mówił Piłat, oto wasz król. Kto jednak chciałby przyznać się do pokonanego króla? Jezu, cichy i pokornego serca, ja się do Ciebie przyznaję. Stoję pośród złowrogiego tłumu i choć także moje słowa toną w morzu obelg, krzyczę z całych sił, jesteś moim królem. Zmiłuj się nad nami, Panie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Po marmurowych płytach, którymi wyłożony jest dziedziniec w jerozolimskiej siedzibie Poncjusza Piłata, płynie stróżka krwi. Swój początek bierze z Jezusowych ran zadanych przy biczowaniu. Eskortujący Jezusa żołnierze zaraz rozdepczą ją. Bez najmniejszej uwagi i na podeszwach swoich butów poniosą na krzyżową drogę. Na ramiona umęczonego skazańca włożą belkę krzyża i poprowadzą poza miasto. Jezu, w Twoim sercu są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Daj mi mądrość płynącą z Twojego krzyża. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami, Panie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Pan Jezus upada pod ciężarem krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. W wąskiej uliczce starej Jerozolimy gęsty tłum napiera na skazańca. Wszystko staje się tak nagle, że żaden żołnierz plutonu egzekucyjnego nie podejmuje akcji. Wiruje ziemia i Jezus upada ciężko, wzbijając chmury ulicznego pyłu. Od tego pyłu świat na moment staje się złoty. Jezu, Twoje serce jest świątynią Boga. Wzmacniaj we mnie pragnienie świętości. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Tylko największym wysiłkiem woli skazaniec otwiera oczy.
Z trudem podnosi powieki opuchnięte od zadanych ciosów. W tłumie mieszają się twarze przyjaciół i wrogów, uczniów i przypadkowych przechodniów. Przynależność twarzy do konkretnych osób staje się względna, bo widziany przez łzy świat matowieje i traci kontury. Obecność Matki Jezus rozpoznaje sercem. Jezu, w czasie największego zmagania dobra ze złem, kiedy wrogowie z całego serca nienawidzą, a przyjaciele słabną albo tchórzą, Twoje serce nie przestaje być pełne dobroci. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami, Panie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ciało skazańca zaczyna drżeć. Jezus zatrzymuje się i z całych sił próbuje utrzymać równowagę. Wie, że znowu zaraz upadnie i że na żadną pomoc liczyć nie może. Nie może liczyć właściwie już na nic, bo tryby machiny śmierci zostały wprowadzone w ruch. Nie sposób ich powstrzymać, ale można przynajmniej przez mały odcinek drogi pomóc skazańcowi. Jezu, kiedy brakuje nam sił albo odwagi, w Twoim miłosiernym i cierpliwym sercu znajdujemy i pomoc, i pociechę. Zmiłuj się nad nami, Panie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Weronika ociera Jezusową twarz. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Kolumna ze skazańcem porusza się powoli, ale nieodwracalnym krokiem. Nie ma przystanków na odpoczynek. Czasami pojawi się jakaś przeszkoda, albo człowiek się zagapi, albo wózek zaprzężony w osiołka utknie w tłumie. Zanim żołnierze usuną przeszkodę, mija drogocenny czas. Być może taką właśnie sytuację wykorzystała Weronika, aby wypełnić małą chwilę wielkim gestem miłości. Jezu, Twoje serce jest godne chwały i podoba się Ojcu, bo nawet w godzinie męki wypełnia je miłość. Uczyń serca nasze według serca Twego. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami, Panie.
któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja siódma. Pan Jezus upada po raz drugi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Biczowanie nie skończyło się na dziedzińcu twierdzy Antonia. Trwa nadal. Żołnierze podczas drogi na Golgotę nie szczędzą skazańcowi razów, popychają go, smagają batem, biją. Ciosom towarzyszą poniżające, siarczyste przekleństwa. Ciosy wymierzone batem bolą tak samo jak złe słowa. Jezus pod gradem jednych i drugich upada. Panie Jezu, nieprawości świata miażdżą Twoje serce, a mimo to właśnie w nim dokonuje się przebłaganie za nasze grzechy. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami, Panie. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Zawodowe pogrzebowe płaczki, szczelnie zakutane w żałobne suknie, drą się w niebogłosy. Ich spazmów nie da się pomylić z żalem, który bezgłośnie ściska serce uczniów Jezusa. Skazaniec jednak potrafi pod maskami scenicznych gestów i kostiumów dostrzec prawdziwe łzy. Potrafi łzom przywrócić ich wartość. Panie Jezu, tylko w Twoim sercu znajdujemy źródło skutecznej pociechy. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami, Panie. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Pan Jezus upada po raz trzeci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Przez wąskie gardło jednej z bram wylewa się poza mury Jerozolimy kipiąca ludzka rzeka. Jej wody to unoszą skazańca, to znów topią. Wtedy upada. Wody rozstępują się na chwilę i w pustym łożysku ludzkiej rzeki widać leżącego Jezusa. Niezmordowana fala unosi go znów i raptownie wypluwa u stóp Golgoty. Jezu, Twoje serce jest pewną bramą do nieba. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami, Panie.
któryś za nas cierpiał ranę. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 10. Pan Jezus odarty z szat. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić racz. Zakrwawiona tunika klei się do ciała Jezusa. Oprawcy kilkoma wprawnymi ruchami zrywają ją z Niego, brutalnie i bez ceregieli. Nagość boleć musiała bardziej niż na nowo pootwierane rany. Jezu, odarty z szat i godności, zachowałeś hojność serca dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami, Panie. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić racz. Najpierw trzeba skazańca przewrócić na ziemię, położyć na krzyżu, kciukiem namacać miejsce w nadgarstku, potem przyłożyć gwóźdź i pewnie uderzyć młotem. Ramiona trzeba naciągnąć, a nogi w kolanach wyprostować. Wszystko po to, aby bolesna pieśń skazańca, naprężonego jak struna w lutni, mogła wybrzmieć wobec poszarzałego ze zgrozy nieba i zamilkłej we współczuciu ziemi. Jezu, uwielbiam Twoje serce, aż do śmierci posłuszne. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami, Panie. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić racz. Pod poszarzałym ze zgrozy niebem i na zamilkłej we współczuciu ziemi rozgrywa się ostatni akt dramatu Boga, który do szaleństwa ukochał człowieka. Znakiem tej miłości jest i już na zawsze pozostanie ukrzyżowany skazaniec, któremu włóczniom otwarto serce. Ukryj mnie, Jezu, w głębinach Twojego serca. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami, Panie. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Stacja 13. Ciało Jezusa zdjęte z krzyża. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić racz. Zbliżający się szabat nie pozwalał zwlekać. Żeby pobożnie pochować ciało Jezusa, trzeba poprosić o zgodę władz. Prokurator jest łaskawy, nie mnoży przeszkód, odstępuje od zwyczaju pozostawienia ku przestrodze innych ciał skazańców na krzyżach. Ludzie się rozchodzą, pod pustym krzyżem zostają tylko najbliżsi. W martwe ciało Jezusa ostatni raz cichutko wtula się Matka. Matko Bolesna, módl się za nami, abyśmy całą naszą nadzieję złożyli w sercu Jezusa. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami, Panie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 14. Ciało Jezusa złożone w grobie. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić racz. Jeden z przyjaciół chorób kiedyś chętnie użyczał mu domu, własnej łodzi albo ogrodu, żeby mógł w jego zaciszu porozmawiać z ojcem. Kiedyś dawali mu swój czas, talenty, serce. Wielu oddało mu całe swoje życie. Teraz potrzebuje grobu. Tylko na chwilę, bo już trzeciego dnia, po zwycięstwie nad śmiercią, znowu będzie potrzebował ludzkich serc, naszego czasu, naszych domów, naszych talentów. Będzie potrzebował współpracy, współpracowników i przyjaciół. Będzie potrzebował uczennic i uczniów. Najświętsze serce Jezusa, bądź moją miłością. Zmiłuj się nad nami, Panie. Zmiłuj się nad nami, Panie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu Chryste, łatwiej jest pobożnie odprawić nabożeństwo drogi krzyżowej, niż tak jak Ty wziąć krzyż na ramiona. Jednak modląc się w ten sposób, uczymy się współczucia, uczymy się pokory i cierpliwości, cnót koniecznych w podejmowaniu naszych codziennych krzyży, naszej codziennej drogi. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Abyśmy byli godni odpustu, który jest przywiązany do pobożnie odprawionej drogi krzyżowej, pomódlmy się w intencjach, które papież Franciszek nosi w sercu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, przyczyń się za nami. Święty Józefie, opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Stała Matka Boleściwa, obok krzyża ledwo żywa. Gdy na krzyżu wisiał Syn, gdy na krzyżu wisiał Syn, duszę jej co łez nie mieści, pełną smutku i boleści. Przeszedł miecz dla naszych win, przeszedł miecz dla naszych win. O, jak smutna i strapiona Matka ta błogosławiona, której Synem niebios Król, której Synem niebios Król. Jak płakała Matka miła, jak cierpiała, gdy patrzyła na boskiego Syna ból, na boskiego Syna.